Michał Wiśniewski stracił bliską. Pogrążony w żałobie gwiazdor postanowił oficjalnie poinformować o pogrzebie. Z wielkim trudem przychodzi mu żegnać kogoś tak dla niego wyjątkowego. Michał Wiśniewski nie tak dawno informował, że zostanie ojcem. Radości było co niemiara, aż nagle przerwała ją śmierć bliskiej osoby. Muzyk pogrążył się w głębokiej rozpaczy i przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że odszedł ktoś dla niego ważny. Kilka godzin później zamieścił kolejny wpis, tym razem w sprawie pogrzebu. Rozżalony po stracie bliskiej osoby Michał Wiśniewski poinformował o pogrzebie w miniony wtorek. Informowaliśmy, że przykrą wiadomość przekazał za pośrednictwem Facebooka, zamieszczając tam pożegnalny wpis. Zmarł jego najwierniejszy fan, ale i oddany przyjaciel. Dziś opuścił mnie najwierniejszy z wiernych. Przyjaciel całej mojej rodziny. Domownik, człowiek o niezwykłym sercu, które nagle stanęło. Adam Śledzianowski. Wiesz, Adaś, człowiek żyje tak długo jak ostatnia osoba, która o nim pamięta. Ja, Pola, moje dzieci i z pewnością ich dzieci będą wiedziały, kim był ten niezwykły z najzwyklejszych. Do zobaczenia, kochany. Brzmi zamieszczony przez niego wpis. Już w środę Michał poczuł się w obowiązku, by poinformować również o zaplanowanym pogrzebie. Z wielkim trudem przekazał, że ostatnie pożegnanie odbędzie się w piątek o godzinie 12 w kościele parafialnym pod wezwaniem świętej Anny w Żałem niedaleko Rypina, a ciało zostanie złożone do grobu na cmentarzu w Oborach. Jako administrator in memoriam mojego najdroższego przyjaciela chciałbym was poinformować o dacie pogrzebu Adama w imieniu całej jego rodziny pogrążonej w głębokim smutku i żałobie. Różaniec odmawiany będzie w domu pogrzebowym Romanowscy w Rypinie, ulica Piłsudskiego 79 w środę i czwartek o godzinie 19 oraz przed mszą w kościele o godzinie 11:30, przekazał w swoim wpisie Michał Wiśniewski. Źródło: Facebook.